Dobra, zaczniemy sobie dzisiaj od walki z Devox Xayan, o płomienne mu siadło, czyli magiem Full Lega na klasiku. On tam ma jakieś legi eventowe i w ogóle. Strzała zablokowana, zablokowanie. Dobra, mu dotyk jeszcze leczy. Nie wiem, czy jestem po leku, czy nie. Ale dobra, nie będę miał nawet szansy, żeby tego sprawdzić. O, dotyk anioła mi siadł. Fajnie, fajnie. No ale dobra, czyli będę musiał się uleczyć. Dobra, czyli się nie leczyłem, czyli fajnie, fajnie. On ma 23, ja mam 42. Podwójny, rozpro. No i rozpro, no. Ups. Zablokował, ale dobra, klątwa i padł. No to wyjazd w górze. Dobra. No a teraz przejdźmy do głównej części odcinka, czyli... O, jak fajnie. Mazurek zrespił. Dzisiejszy odcinek poświęcę w sumie na świat Dream. Tutaj starszy plutonowy pisze, że pozdrawia YouTube. No i w sumie co? Ogólnie zostawcie tam suba, bo w sumie no łapy w górę to tam już jebać. Po prostu te łapy w górę to jak są, to są. Ale dużo osób, które ogląda filmy, po prostu nie subskrybuje. Czyli no po prostu warto zostawić po prostu nawet ten dzwonek czy coś. No i w sumie co? Dzisiaj na odcinku będę chciał poszukać Herosów. Opka na pewno. I nie wiem co jeszcze. Złodzieja w sumie nie szukałem od... Kurwa. Bardzo długo. No i możliwe, że poszukam właśnie złodzieja. No i w sumie co? Widzimy się jak lognę na tanca. No i będę po prostu szukał postacią potworek Kubusia. 88 pancerz. Dobra, jestem już... O kurde. Co ty tutaj robisz? No dobra. Legendy na tanca i tak nie złapię. Legendy na paladyna, maga, tropa wylotałem drugiego, czyli 3 dni temu. No i w sumie co? Na początek poszukamy opętanego paladyna, bo w sumie to bardzo dawno już nie było odcinków z samego świata prywatnego. No i ogólnie mam dwa pomysły na... to znaczy, no dzisiaj na pewno jest sobota i chciałbym nagrać kilka odcinków już z Margonem, żeby mieć po prostu na zaś, bo mam bardzo mało czasu, żeby nagrywać na YouTube'a. No, że teraz mam akurat, no, sytuacja z czasem mi bardzo odpowiada dzisiaj. No to stwierdziłem, że będę chciał nagrać na pewno ten odcinek. Mam jeszcze pomysł na następny z światów prywatnych, czyli po prostu będę chciał przelecieć wszystkie E2, które mogę ubić, czyli mam 88 level, najmniejszy level jaki mogę bić to 38, czyli będę chciał, nie licząc Władcy Rzek, bo go nie mogę bić, czyli od Władcy Rzek wszystko w górę będę chciał ubić. Tą postacią raczej do setnego levela dam radę ubić. No zobaczymy, będę ten po prostu leciał do takich E2, na pewnie wyrąbię się na miłkach. Ostatnio w sumie jak robiłem taki tournée po E2, to właśnie padłem na miłku. No i zobaczymy w sumie jak to wyjdzie w dzisiejszym odcinku. No ale ten odcinek będzie poświęcony akurat szukaniu herosów, biciu E2. No i tu Opek nie ma respy. No nie, tam nie ma. Dobra. Ja kurna tak rzadko szukam herosów, że no naprawdę, ja respów już kaput, lipa, kaplica. Dobra. Dobra, już jestem. I lecimy dalej za Opkiem. Ogólnie mogłem zacząć kurde od Andarum. Ale chyba zrobię tak, że w sumie tutaj luchnę ten jeden resp i wytepam właśnie do Andów. No bo tam raczej będzie mi lepiej zacząć po prostu. Bo tutaj no już luknąłem zbrojownię, sprawdziłem bibliotekę, sprawdziłem. No i teraz po prostu polecę właśnie na Andarum. No i z Andarum już polecę w górę, nie? Dobra. Tutaj przewodnika nie ma. Zawsze w sumie co jak. No na privie, bo w sumie na klasiku albo innym świecie publicznym wątpię, że jakiś. Nie no, w sumie. Przewo jest do 76, no to 76 jeszcze może lukać w sumie Opka i Przewa. No to przeważnie w sumie najlepiej jest luknąć jeszcze jak się w Andarum jest, no to luknąć przy okazji teraz przewodnika. Bo na świecie zwykłym te heroiki w sumie no są drogie, jeżeli chodzi o ceny jako hera, nie? No i w sumie na tym da się też zarobić.
jeżeli ma się szczęście. No ja niestety na privie tutaj właśnie na Dreamie. Nie mam szczęścia opka, w Underum nie ma, a ja lecę sobie za opkiem dalej. No w sumie tam jeszcze u góry ten Przewo Marespa i tutaj. Kurde, no nic nie ma. Zobaczymy tutaj. O. Będzie coś czy nie będzie? Nie ma nic. W ogóle wyłączę efekty pogodowe, zapisz. Dobra, od razu lepiej. Dobra. Jeszcze czytałem przy okazji Face'a. Ale... teściowa... Kolega źle odczytał nick jednego typa. Postać pod teskę. Czyli teściową room case, a nie pod testę. Testali topca. Dobra, lecimy teraz tutaj w dół. Nie ma. Ogólnie w sumie co? Co? Mazur już pewnie jest zbity. Ten starszy pył tu nawet zbił. O, tutaj mam w ogóle 22 pyłu. No, czyli to jest sporo, tylko że kamyk do mytar mam na łowcy. A jeżeli już, to w sumie no ten kamyk mi się opłaca, jakby to powiedzieć, ulepszyć. Dobra, tu nie ma. Lecimy zobaczyć tutaj właśnie jeszcze, bo muszę zobaczyć prawe zejście, nie? Dobra. Tutaj nie ma. A właśnie, tu z wypraki mi poszły. Dobra, tego nie chcę. Już czysto? Raczej czysto. Logam. Dobra, widzimy się na dri... Dobra, mamy dwójeczkę. O, kurde. O. Dobra, to cyk, legenda. Liście. No prawie jak legenda, tylko że konsumpcyjna. Dobra, jestem już na Dreamie i lecimy dalej za opętanym paladynem. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć chociaż jednego Horosa w tym odcinku. Chociaż jednego. Choć najlepiej byłoby, żebym znalazł wszystko, czego będę szukał. Dobra. Ogólnie obła bym sobie poszukał. No, obła tak. Obła w sumie nie szukałem. We wakacje raz poszukałem obła. Tego jestem pewien. Raz przeszukałem. Bo jeszcze się zastanawiałem, gdzie na kwiatach respi. Dobra, szkoda, że to w ogóle nie ma ten bonusu. Bo ogólnie jest zajebiste statystyki, nie? Zero CSA, niszczenie, panca, man, n. Kozak. Pamiętam, ile kurna wydałem, żeby te błoga mieć. Błędy młodości, bycia dzieckiem. Dobra, zobaczymy tutaj jeszcze, bo Opek ma tutaj też respa. Nie ma nic. Dobra, lecimy w dół. W ogóle mam tu jakieś ciekawe teleporty. Bracicowy matecznik, lazurytowa, tutaj jest płaskowyż. O, płaskowyż to będzie fajne, bo mi się przyda do następnego odcinka, jak właśnie będę latał po tych dwójeczkach. Czyli spoko, tutaj na kobolda, no też miło. O, tu na Tyrtajosa. No to powiem wam, że nie będę musiał aż tak zapierdzielać z buta. A to jest akurat dla mnie, no wielki plus, bo zaoszczędzę sobie czasu. Dobra, tu zmer. Teleporty powinny się zgadzać jako tako, nie? Dobra, lecimy. Tutaj sobie polecę jeszcze w tą stronę. O, i teraz w prawo. Dobra. W ogóle w sumie ten odcinek, co będę teraz robił po tym, to będzie taka w sumie wojna dwójek, bo będę bił wszystkie dwójki i zobaczymy, z czego poleci najlepszy lot. Kurde, to może być dobre. Zobaczymy. No nic, ale ja już was zachęcam do obejrzenia następnego odcinka, nie? Dobra. Tutaj w sumie mi wykryje, jak pójdę tędy. O. Kurde, no nie ma. Może kostka bym poszukał. Kościej. Czy szukać kościeja, czy złodzieja? No właśnie nie wiem. Kostek to raczej taki heros, którego przeważnie się szuka na odcinku. Bo się szybko szuka. A taki złodziej to ja nawet respów nie znam. Nie wiem, czy opowiadałem na odcinku, ale kiedyś w sumie jak na wakacje byłem w Norwegii,
No to tam szukałem tego opka, tego nie opka, tylko złodzieja, bo to było 2K14 chyba. No to w sumie właśnie tam szukałem tego złodzieja. W ogóle byłem takim nobem, nic nie ogarniałem, nie wiedziałem ile to się respi w ogóle. Ale to było coś takiego, że miałem szczęście. Iż gdyż, ponieważ szukałem, znalazłem raz. No i to w sumie była już noc, tylko że no tam jeszcze było widno. No i w sumie co, poszedłem spać, potem jak się przebudziłem, to stwierdziłem, że sobie znowu tam przeszukam tego złodzieja. No i skumajcie to, że przeszukałem sobie tego złodzieja, no i udało mi się go znaleźć, nie? Drugi raz tak ten. A byłem, serio, byłem kompletnym nobem, nie wiedziałem, że ile to się respi w ogóle. Ja tam po prostu latałem jak nob, wszystkie mapki co jakiś czas i wiecie, a może nóż się uda, nie? No i powiem wam, że kilka razy tak znalazłem, nie? A wtedy nawet te zwyklaki cieszyły. Ale kiedy to było? 2K14 chyba. Więc no, jakby to powiedzieć... 5 lat temu... No jakoś 5 lat by było już. No ale kiedyś to w sumie co? O heroiki, to kurde. Hero to było, wow, on ma hero EQ. A teraz... A teraz ludzie latają w legendach i to nie jest żaden taki... Wow, on ma legi. To jest po prostu takie już normalne, nie? Legi stały się w sumie no dosyć Aurusa. Nie wiem czy on się tu respi, ale sprawdzę. A jeden. Dobra, tu nic nie ma. Nie wiem. Wiem, że on się respił gdzieś u A coś tam, ale nie wiem czy Aurusa. Nie wiem, dobra, lecę dalej, tu jest posterunek, na pewno tutaj nie respi, bo złodziej by się respił w posterunku. No nie! Dobra, Hengadze to też nie, tylko Horsefey respił, ale tutaj nie ma. Dobra, fajnie, fajnie, lecimy dalej. Flopka? Nie, w ogóle Flopek z klasika ma własny dom w tym, w Tuzmer. Nie wiem. Zazdroszczę mu trochę. Telsara P1 na pewno respił. Dobra, ale go tutaj nie ma. No. Dobra, teraz dalej. Tuzmer. W ogóle zobaczmy sobie podobieństwo Flopka, bo tutaj postawili mu w sumie co? Tutaj jest dom Flopka, a tutaj, o, cyrkowiec Flopek. No to w sumie ciekawe, czy Flopek z klasika i jego NPC, którego postawili na jego cześć, jest podobny. Teramideusa nie, to też nie. Kurde, Bursztynek to też nie. Mei Shang Li tak. Dobra. Teraz P1 chyba to było, ale jeszcze dla pewności luknę po prostu piwnicę, nie? Dobra, tu jest sake i skrzynia. Dobra, no lecę do piwnicy, ale tutaj raczej nie respi. No ale fajnie się tak w sumie szuka Hrosa na czuja. No w sumie w miarę zabawnie. No bo jednak szukam, nie wiem gdzie on może być. Nie znam za bardzo respów. Rajmosa to chyba nie. Ale tutaj jest ta karczma i on to na pewno respił na tam u góry w chyba mieszkaniu. Idę zobaczyć. Czy tam będziesz, złodzieju, czy nie będziesz. Dobra, lecimy do góry. Dobra, mieszkanie tutaj jest. I w mieszkaniu on respił na 1000%. No to też go nie mam. Opka nigdzie nie było. Złodzieju, gdzie jesteś? Proszę, pokaż się. Ja tylko chcę legendę z ciebie wylotać. Bo no, z tego co pamiętam, to no... Nie no, złodziej na pewno ma zwyklaki w szablonie. No, chyba pęk kluczy, co on tam miał jeszcze. Ten naszyjnik z rubinem, czy coś takiego na zwykły na 50 chyba z leczeniem turowym. Bo kiedyś właśnie w tym 2K14 około, jak ja to wylotałem, to sprzedałem na aukcji chyba za 300k. Byłem wtedy w sumie zadowolony. Wow, dostałem 300k za zwyklaka, nie? To były czasy, kurde. A nie, teraz full lega i... na wyjebce. Dobra. To jest gospodyni i Erkora piwnica. Dobra, tutaj nie ma. I dobra, tu na pewno respił tylko w piwnicy. Więc idę dalej.
Ogólnie jeżeli tutaj jakiś tutaj nie, ale tam wiem, że w tym zajdzie róże czy czymś tam ma. Kurde, myślałem, że to Hera są tam węgiełek. Węgielek czy tam węgiełek. Ach, dobra. Ale jeżeli jakiś jakby to powiedzieć, specjalista od spraw szukania właśnie złodzieja ogląda ten odcinek, to możecie mi napisać w komentarzu, czy ile respów przegapiłem. O, Wernajdy na pewno respi. To nawet chyba u góry. Kurde. Kafel. Pomyliłem kota ze złodziejem. Dobra. Lecimy w dół. Tu zmer. I teraz do tego zajazdu coś tam. O, różą wiatru. Co? Różą wiatru? Zajazd pod różą wiatrów. Różą wiatrów. Nie wiem, taka średnia nazwa. Zajazd pod różą wiatru. Róża wiatru. Nie wiem, co to znaczy. Zobaczę, albo w sumie. No dobra, oleję to. Lecimy dalej. Bo jak miałbym się zastanawiać nad każdą nazwą, która jest Margonem, to. Och. Ale ostatnio w sumie co, czytałem mitologię? To w sumie jakaś tam nazwa czegoś nowego z Margonem właśnie była w tej mitologii, nie? No ale w sumie co, Margonem się odwołuje do wielu wzorców, w sumie ten. No wielu wzorców. Mitologia, a z Bibi na pewno też coś jest. Dobra. Port Duzmer. Muszę sobie wziąć kurde kropę do nosa. I teraz tak, Jankerta nie. Mogłem kurde. Głupi jestem, bo mogłem iść w prawą stronę, bo tam znam respy. Dobra. Magazyn z rybami Alfreda. Dom Alfreda respił raczej. Zobaczę. Mysz, Alfred. Dobra. Ewentualnie mogę iść w sumie na tą latarnianę. No nie pomyślałem w sumie, mogę jeszcze zawrócić, ale no. Raczej chyba luknę najpierw ten port Tuzmer. Dobra, tutaj nic nie ma. Teraz Alfreda. Alfreda piwnica. I tutaj też nic nie ma. Dobra. Na pewno respił na dom Sinis P0 czy coś. To nie opuszczony dom. Opuszczony dom to jeszcze sprawdzę. Dobra, tu nie ma nic. No to lecę dalej, lecę dalej. Dobra, Patercji to nie. Rybaka Jarte też nie. Florencji to też nie. Samiry chyba respił, ta, bo jeszcze tu była gilia, ten, gilia kupiecka, coś. Tutaj respił w piwnicy. Dobra, ale no nie udało mi się go znaleźć tutaj, ale raczej respi. Raczej. Dobra. Co nim tak spamią na tym fejsie? Dobra, lecimy do góry. No, tutaj była gilia kupiecka, tu był magazyn Torsa, Kaletnika. Trosa Idei tutaj nie, będzie tutaj i chyba nie. A to tutaj jest Dom Sinis, dobra, czyli tam jest Dom Sinis. Czyli tutaj do gildii muszę wejść i iść chyba na P0, czyli do ten P-1, czyli piwnica. Dobra, tu nic nie ma, tylko kapitański room. Dobra, teraz tutaj do góry, gildia kupiecka P1, ale tutaj raczej nie respi. Wiem, że w piwnicy na pewno, ale... Tutaj coś mi się wierzyć nie chce. Dobra, tutaj. No fakt, faktem i tak tutaj nie ma. Dobra, ogólnie czekajcie, wezmę sobie te krople do nosa, bo masakr. O, mazurek, czyli fajnie. Ubiję sobie mazurka. Dobra. Nic nie ma. Logam na tanca i doszukam tego Dobra, jestem. I teraz dom Sinis. To było w dół. Dobra, tu był ten dom Samiry. I tutaj jest dom Sinis. Co było tutaj, na P0?
czyli na normalnym Dom Simis, ale tutaj go nie ma. Dobra, ogólnie mam kilka pomysłów na te odcinki, tylko że no wiadomo, że gorzej z realizacją i w ogóle. W sumie w następnym odcinku dam informacje co do turnieju PvP, no bo w sumie no tutaj już na końcu raczej się nie opłaca, bo do małej ilości osób to dojdzie, ale no mam nadzieję, że ktoś jeszcze do tego momentu ogląda. Kurwa. A, ubiję go na pewno. No łatwo, łatwo, kurna, jakiś pirat, ule. No ale ogólnie w sumie co, na Dreamie będzie turniej PvP, zapisy są do 10 października, ale jak na razie zgłosiło się tylko na 88 level. 80-90 przedział to są 3 osoby. Ja, starszy chorąży i Suicide Ship, czy jak on to miał? No po prostu owca, nie? Więc no powiem tak, no aktywność, frekwencja jest bardzo niska. Pewne jest to, że ja to wygram. O ile nikt mocniejszy już nie zapisze. No bo te osoby, które są aktualnie zapisane, no nie stanowią wyzwania przeciwko mojemu tancowi, ani łowcy. No ale zapisałem tanca, żeby mieć pewność, że na 100% wygram. No i w sumie co? Trochę no szkoda, że taka aktywność jest, bo no pewnie dużo osób pamięta jeszcze te turnieje PvP, które nagrywałem właśnie na YouTube'a. No i one według mnie no były fajne. Trwały tam 30-40 minut, ale według mnie dało się je oglądać i były w ogóle no takie w miarę, powiedzmy, oglądalne, no. Były jakieś tam emocje, nie? A tak no to jak będą tylko 3 osoby, no to tak słabo ja to widzę, no słabo. Nawet nie będzie co nagrywać. No bo co ja nagram, no? Pewnie to będzie do 3, czyli nagram 9 walki, tyle. No słabo, no. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś się zapisze. To będzie w sumie no miłe. Ale no. Zobaczymy jak to pójdzie, nie? Mam nadzieję, że no jeszcze są te, jest 5 dni. Mam nadzieję, że ktoś się zapisze, no i będzie więcej walk. W ogóle co ja mówię, że 9 walk? Byłoby 6 walk, ale miałbym tylko dwóch przeciwników. Dobra, tutaj do stajni. Dobra. Teraz stajnia, potem latarnia. No i ostatecznie zostanie mi ta wioska rybacka. Dobra. Magazyn nie, czyli dobra, tutaj pójdę. I teraz... Czekajcie. To jest stajnia. Co? Myślałem, że to jest jakiś jeszcze budynek. Dom stajennego czy coś takiego? Dom stajennego. Nie ma? Stodoła. Stajnia. A, tu jest dom stajennego. Ale tutaj byłem. Dobra. To się zakręciłem, bo nawet mam tutaj w historii. Latarniany Wybrzeże, Dom Stajennego, Dom Stajennego P1, Dom Stajennego i Latarniany Wybrzeże. Dobra, to lecę teraz do latarni. Ale chyba zrąbałem, bo musiałem iść tą drogą okrężną. No właśnie, zrąbałem. Dobra, to trzeba zawrócić i... Zawrócić, nawrócić się i lecieć znowu, dobrze. Dobra, tędy raczej przejdę, czy nie? Powinienem móc przejść, czy nie? No właśnie, mogę. Dobra, czyli tędy muszę iść tam. A, jeszcze tutaj mogę iść w ogóle. Ale głupota, bo właśnie tam obok tego krab olbrzymi przechodziłem 123. Ajdź. No, obok tego przechodziłem, mogłem po prostu przejść tam, no. Trochę zrąbałem. Dobra, nie tu. Chcę w dół iść. Kurna. W ogóle... Mam... O, tutaj mam teleport do Mirveni Sadur, czyli na Jokera właśnie. Dobra, to było na pewno nie na P1, tylko Pektureś. Dobra, to też nie ma. Kurna, latarnik. Ach, aż przypomina mi tą opowieść latarnika. Magazyn to nie, mam tu jakiś teleport, który mi pomoże w sumie dojść szybciej do tej wioski rybackiej. Lazurowe, nizina, Agia, kurna, no nie mam. A jakbym dał teleport,
Dobra, pójdę jeszcze do Ethan. Zmarnowałem jeden teleport, ale w sumie najlepiej byłoby, jakbym przełożył w ogóle kamyki z tancerza od 217 na tą postać. No ale tego właśnie robić nie mam za bardzo jak. Bo w sumie no tamte kamyki mi się przydają bardziej na event. Dobra, gdzie tu jest? O, tutaj jest. Pierścienie, nie mam tu pierścieni. Dobra, to zrobię tak. Tutaj są hełmy, powinien być wtedy tutaj. Buty tutaj. Nie mam miejsca, no ale dobra, to pierków i tak tutaj nie mam, to pierki będą tutaj, o. Dobra, i teraz czekajcie, wznowię po prostu jak znajdę to w depozycie. Dobra, Koso znowu mi napisał, że Dryada, to lognąłem. Dobra. No to wracam na Dreama. Dobra, tutaj nie mogę znaleźć tych teleportów, pewnie mam gdzieś je na postaci. To jest Huzal, to nie, ale kilka teleportów wyjąłem, więc no w sumie można wracać i doszukać tego złodzieja. No trochę szkoda, że w sumie nie znalazłem wszystkich teleportów, bo wiem, że gdzieś mam na pewno teleportów bardzo dużo do Tornek. Jeszcze z wakacji chyba 2K17 za walutę eventową właśnie. No ale kurna, nie znalazłem ich. Pewnie mam je na tancu 217. Czyli no w ostateczności będę musiał przekładać te przedmioty. Ale no, zobaczymy. Ogólnie teleportów mam sporo. Ale ważne jest teraz, żeby znaleźć złodzieja. Zostały mi ostatnie respy, czyli wioska rybacka. Mam nadzieję, że uda mi się to znaleźć. No ale zobaczymy jak to będzie, nie? Bo jednak no też to jest taki, jakby powiedzieć, problem, bo widzę, że ludzie zaczęli szukać herosów. Tam ostatnio widziałem, że na zdobycze, awanse, no w sumie nasze piękne loty na Dreamie wrzucali legendę z Przewa, tam z Obka. No i w sumie no tak z Kostka chyba nawet widziałem kiedyś. No więc w sumie no co, ludzie zaczęli szukać herosów, a tak to w sumie zawsze to stało jak się szukało. Trochę szkoda, że chyba nic nie znajdę. No w sumie zostały ostatnie respy, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś znaleźć. Dobra, chata króla rybaków. Nie, chata króla rybaka. Król rybak. Te nazwy. Dobra, tu jest tylko ropucha, to też nie. Wioska rybacka. Na pewno tam u góry to gdzieś respiło. Dom Tane to nie. Mam tu jeszcze jakiś dom. Dobra, tutaj jest ten dom, który chyba się idzie. Tu nie, on jest tam. Pusty dom, no ale tędy się idzie, tak? No tak. Czyli dobra, fajnie. No jeszcze jest Wiedźma Hoskaria. Jaskinia Hoskari. Dobra. Pusty dom, to tutaj jest tylko jedno piętro. Kurde, myślałem, że to złodziej. Ach. Dobra. Trzeba zobaczyć tutaj. Hawajkiego. Jeszcze jeden dom był gdzieś, gdzie on respił. Ale to chyba nie tutaj. Dobra, zobaczmy jeszcze. O. Nie wiem, tutaj. Atalon, coś tam. Tutaj raczej nie respił, ale zobaczę. Mamy coś tam. No nic. Szukanie herosów uważam za kompletną porażkę. Nie udało mi się znaleźć nawet jednego herosa, niestety. No ale no nic, dzisiejszy odcinek w sumie uważam za zakończony. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!